Cześć, tu Gorigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w maszynki. Wykonaliśmy swoje zadanie. Skorzystanie z okazji opłaciło się. To była świetna decyzja. Ale zanim odbierzesz nagrodę, mam pomysł. Transport sztab żelaza może okazać się dochodowy. Jestem w kontakcie z właścicielem huty. Złóżmy ofertę i zobaczmy. Myślę, że to kolejna dobra okazja na zarobek. Akceptuj. Oczywiście. Dostawa żelaza. Tak! Mam kontrakt na transport sztab żelaza. W branży metalurgicznej wzrosty, więc jest szansa na wynegocjowanie lepszej umowy. Szlak by to trafił. Nie będzie dodatkowych pieniędzy. Za duża konkurencja na rynku. Dwie sprzeczne informacje nam podano. Ale myślę, że sobie damy radę. Co musimy zrobić? Dostarcz 100 jednostek żelaza do dowolnej fabryki narzędzi. Nie mam żadnego limitu czasu. Po prostu sobie dostarczamy, tak? Jest piękna polska jesień tutaj. Chyba powinniśmy, jeśli będziemy robili kolejny let's play, mam nadzieję, że tak, to powinniśmy sobie, słuchajcie, myślę, ustawić bardziej górski teren na przyszłość, bo tak jak jest płasko, to jest trochę nudnawo. Co nie znaczy, że jest nudno w ogóle, tylko oczywiście mogłoby być ciekawie, gdybyśmy mieli więcej gór. No ale nic. Dostarczamy sobie tutaj żelazko. Tu pytanie, czy nie moglibyśmy ulepszyć tego... O, stawiając jeszcze jeden sygnał. Myślę, że byłoby lepiej. Szkoda, że one tak wykręcają, no ale... Trudno. Mogliśmy tak naprawdę pozbyć się tego. O, proszę bardzo, teraz każdy ma swój tor. Nie powinno być takiego problemu. A ja miałem jedną rzecz, którą chciałem zrobić dzisiaj. Dzisiaj mianowicie mamy takie malutkie miasteczko Głogów, które ma pocztę i jeden domek. I mi się wydaje, że to jest świetna okazja, żeby połączyć je ze światem. I to jest taka specjalna linia nasza, która jedzie z Głogowa. Tu powiedzmy mamy kopalnię, jakąś rudy, którą na razie będziemy omijali, ale można sobie tutaj stację kiedyś sobie wybudujemy, więc nie zajmujmy miejsca. O, w ten sposób jedzie ta linia nasza. I właśnie tutaj się włącza do tego, będziemy wykorzystywali istniejące traki i dojeżdża tutaj. To oczywiście oznacza, że musimy tutaj zbudować sygnalizację. O, pytanie, czy drugą stację? Nie, jedna wystarczy, chyba mi się wydaje. Pyk. I czy tutaj byśmy chcieli sygnałki zrobić? Tak, zróbmy. Pyk, 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 pyk. I gdzie mamy zajezdnię? Tu jest zajezdnia. I to jest specjalny pociąg. To będzie Prashan, czemuż by nie, który będzie ciągnął coacha jednego, a nawet dwa może coacha? Dwa coacha, ale przede wszystkim będziesz miał raz, dwa, trzy. A, to jest w ogóle second class, ja przez przypadek mamy second classy. Nice, to są fajne wagony, bardzo je lubię. Oj, coś myślę, że sobie zrobimy niedługo międzymiastowy, taki z jednego końca mapy na drugi. Z taką lokomotywą i z second klasami, z drugą klasą. Nie start, bo nie wiesz, gdzie jechać, drogi misiaczku. Jedź najpierw do Elbląga i potem właśnie z Elbląga jedziesz hardkorowo do Głogowa i tutaj odbierasz pocztę. W ogóle zobaczmy, jaki ten budynek jest. Wow, jaki super. Strasznie lubię takie stare... kolejowe budynki ceglane. Niestety one zazwyczaj, wiecie, niszczeją. Nikt nic z nimi nie robi, ale są bardzo ładne. O, zasuwa całkiem ten Prashan. Zobaczmy, jak tam pasażerów pełno zabrał. Nie no, w drugiej klasie jeszcze są miejscówki. Wow, ale ta poczta to całkiem sporo hajsu przynosi. Pewnie zanim wróci, to już wiecie, będzie w pełni zajęta ta poczta. W sensie w pełni wypełniona.
Wiecie, o co mi chodzi. Na stacji będzie już pełno poczty do zabrania. Wycinka lasów. Las w pobliżu Nowy Sącz. Przetwórstwo drewna, whatever. Coś tam, bo nie dostarczyliśmy tego drzewa z Nowego Sącza, niestety. No, bardzo mi przykro. Tak strasznie na uboczu to było, że nie pasuje do naszej potężnie rozwijającej się linii kolei. Tu jest 9 mieszkańców, to jest 10. O, to, bo to w Opole, tak? To jest to duże miasto. Może powinniśmy z Radomska, słuchajcie, wysłać pociąg do Włodzisławia Śląskiego, jak myślicie? Albo tu mamy jeszcze, Częstochowa już jest połączona. A gdybyśmy zrobili pociąg relacji Częstochowa-Radomsko? To się zapowiada ciekawie. Ja bym w ogóle trochę zrestrukturyzował te linie. W tym sensie, że tak, ja bym w ogóle przebudował te linie. W związku z czym ten pociąg do zajezdni bym poprosił, żeby zjechał i ten zresztą też. Replace? One time replacing of train, engine or wagons. Wagons. Tak, czyli można wymienić wagon albo lokomotywę. Natomiast ja, szczerze mówiąc, chciałbym puścić jakby... Chciałbym jednym słowem w Radomsku zrobić dużą stację kolejową i zrobić jeden pociąg, który jeździ z Rumi do Radomska, jeden, który jeździ z Opola do Radomska i jeden z Radomska, który jeździ na przykład właśnie tutaj do Włodzisławia Śląskiego. Albo do Głogowa. Albo do Częstochowy. W każdym razie tak bym chciał to rozplanować. Także w związku z tym usuńmy sobie to. Bo to już nam nie będzie potrzebne. Tutaj nie w tym momencie. Będziemy musieli niestety teraz wszystkie sygnały pozmieniać na podwójne. Tam, ter, tam. Pyk. Dobra, to już mamy. Tu zmienimy tak, tu zmienimy tak. No halo, halo, halo. Dobra, jest okej, okay. Jest gicik. Tylko wybudujmy tutaj więcej peronów. O, w ten sposób. Aha, i moglibyśmy wykorzystać ten moment, żeby tutaj te stacje też przebudować, tak żeby pocztę łapała. Myśmy tak wybudowali stację, ona łapie pocztę. To sobie zniszczymy, tutaj postawimy ulepszenie w postaci poczekalni, żeby łapać wszystko. I tutaj możemy w takim razie zrobić tak, o. Tam, 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 tam. O, wykonaliśmy zadanie. Pyk. Co jest nam potrzebne, żeby przejść do ery parowej? 200, 200, 100. Niedługo będziemy mogli to zrobić. Hardkorowo, totalnie to zrobimy. Czyli tu mamy jeden pociąg. Bardzo dobrze. I nam sobie jedzie tutaj. Stąd, no, możesz już tędy dojeżdżać, nie chce mi się usuwać tych torów, więc teraz ze środkowego. Chociaż z drugiej strony, no właśnie, gdzie byśmy chcieli puścić ten pociąg? Może zróbmy taki długi ekspres z Włodzisławia do Opola. Tak, to jest Opole? Radomsko, przepraszam. Także wejdźmy tu, station. Zróbmy tak. Oczywiście chcielibyśmy poczekalnię. Poczekalnia jest uber ważna. No i przez pola niestety musimy puścić tutaj. No i jakoś tak sobie tam pojedziemy. Czyli to usuwamy i tu jedziemy w ten sposób. Będzie inwestycja, słuchajcie.
Oho, 250. 260 nawet nas to kosztowało. No nie, są jednostronne. Nein! Czy możemy teraz dzięki temu szybko zmienić te sygnały? O, nie. Fuck. Musimy chyba wszystkie niestety zmienić. OMG. No nic. Fuck, jeszcze to się nie chce zmieniać. Szybko wszystkie zmienimy. To i tak będzie jeździł jeden pociąg, więc to w sumie bez sensu. Ctrl Z by się przydało. Dostaliśmy jakieś zadanie, widzę, zrujnowany kościół. O nie. Aha, tutaj drzewa zasłaniały. Tam, tare, tam, ta, tam. Para, pa, pam, para, pa, pam. Tum, tum, tururum, tu, tum. Jezus Maria, ile tych sygnałów? Po co komu tyle sygnałów? Tam, tam, ta, 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 tam. O Jezusicku. Uff, udało się. Udało się. Tu mamy zajezdnię, więc musimy niestety zrobić coś takiego. No, to jest droga, fuck. Trzeba usunąć niestety drogę. W związku z tym, w związku z powyższym. A możemy tak zrobić. Nice. Uff, dobra. Czyli to działa nam. Weźmy teraz pociąg, lokomotywy i chcemy classic. Wagony. Second klasę zrobimy. Już nie, jeden coach car, czyli będzie pierwsza klasa. To nie ma tak naprawdę znaczenia, to tylko już klimatycznie robię. I teraz tak. Raz, dwa, czyli będziesz miał ładowność 65 osób. To wydaje mi się bardzo dużo. I teraz ci dowalimy poczty. Raz, dwa, trzy. Cztery. Powiększę sobie to okno. Trzy i cztery. Dajesz radę? Tak, masz udźwig do 350. Czyli trasę ci teraz wyznaczymy sobie. Jedziesz najpierw do Radomska. No i potem swoją strasznie długą trasę robisz do Włodzisławia Śląskiego. Start. O Jezu, ile tutaj osób się mieści. Jakieś ulepszenia by się przydały. Na przykład bistro, żeby przychód mieć większy. Dobra, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda ta lokomotywa. Zajebiście, tylko niestety oczywiście wjechała na zły peron. To jest jednokierunkowa. Fuck, czemu nie możesz być w dobrym kierunku? O. Dobra. No, start. Nice. Two trains waiting, coś tam, zrujnowany kościół w pobliżu Krosno. Potrzebujemy drewna i żelaza. Nagrodę dostajemy 237 hajsu? Strasznie malutko, szczerze mówiąc, także ja to olewam. Trochę mnie to średnio interesuje. Ale długi ten pociąg. A, proszę bardzo, tu jest jeszcze jeden sygnał, którego nie zmieniliśmy. Dun, 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 dun. No, jedź sobie. A my co? A my dalej pracujemy nad tą trasą. Dun, dun, dun. Pytanie, czy chcielibyśmy second klasy po prostu sobie kupić zamiast tych pullmanów? W sensie tych, wiecie czego, coach carów.
Na pewno chciałbym dokupić więcej wagonów pocztowych. Dobra, myślę, że możemy na razie tak je zrobić. I teraz tak, ty masz trasę. Musimy ci wszystko wymazać. Jedziesz tu, a potem jedziesz tu. I to jest jeden pociąg. I teraz drugi pociąg. Też ci usunę wszystkie te. Teraz tak, jedziesz tu i potem jedziesz tu. Start. Tutaj też nie ma sygnału. O. Nice. Pierwszy pociąg w Radomsku. W tym, w Włodzisławie Śląskim. Troszeczkę jest za długi, ale to nic nie szkodzi. Nice. Pełny, ale to będzie pociąg super. Dostarczona, ale nie pokazujesz, ile zarobiłeś. No niestety. Ale zarabiamy bardzo dużo hajsu. Bardzo mnie to cieszy. Czyli ty sobie jeździsz. Tu sobie jeżdżą pociągi. Ty sobie jeździsz, masz pocztę, masz pasażerów. Okej, okay, to super. A sprawdźmy, jak temu idzie. Wow! Taka malutka stacja w Głogowie. Z tego jednego domu ci wszyscy pasażerowie i poczta. Zlokowały się. Niestety. Trzeba by sygnały poprawić. O. Teraz powinno być lepiej. Jak tam twoje statystyki w ogóle pociągu? No, coś tam dostarczyłeś już. Myślę, że po prostu zrobimy ci drugą zajezdnię tutaj. Drugi peron, przepraszam. Dobra, czyli tutaj wszystko do przodu nam idzie. Możemy totalnie przejść... Aha, trochę drewna nam brakuje. Nie wiem, czy jest sens się tak śpieszyć do tego diesla. Dobra, przejdźmy sobie do diesla. Przejdźmy sobie do ery pary 2. Uwzględniając fakt, iż planowane jest zwiększenie wydobycia oleju w kraju, powinniśmy poczynić inwestycje w badania i przekazać naszym inżynierom produkowanie typów, prototypów lokomotyw z silnikiem spalinowym. Właśnie pytanie, czy jesteśmy już gotowi, żeby przejść... What the fuck? Oh, man. Zawróć się. No gdzie się zawróciłeś, typie? Przecież to nie jest twoja stacja. Zawróć się. Próbuję przepchnąć ten pociąg. Tak, jest tam teraz, proszę. Jedź na tą stację. Mogę ci kazać jechać na tą stację? Do zajezdni jedź na razie. Boże, co za idioci te pociągi tutaj robią. Zawróć się tu. Stop.
stop, stary, stop ci mówię, co ty robisz? Dobra, whatever. Dobra, musimy tutaj to poprawić. Uff, udało się. Dobra, tu jeszcze potrzebujemy sygnał dodać. Tu sygnał też zróbmy na wszelki wypadek i powinno być ok. Ty gdzie jesteś? Tin Man, startuj sobie. Tu trafia. Stąd, przepraszam, trafia. Czy tu trafia? Tu trafia ruda, tak? A, tylko nie jest przerabiana, bo nie miała węgla, bo się zakleszczyły pociągi tutaj, whatever. Ciężki wybór. Nasze przedsiębiorstwo zyskało taki rozgłos, że możemy przebierać w ofertach. Niestety, każdego nie zadowolimy. No, niestety. Ze wszystkich propozycji wybrałem dwie najbardziej interesujące. Są to rządowy kontrakt na przewóz osób, dostawa sztab żelaza do potężnego przemysłowca. Antoni Pieniążek. Transport pasażerów. Dobry wybór. A, sami zrealizujemy tę misję. Po prostu trzeba przewieźć pasażerów. Nic skomplikowanego. Co? What the fuck? Powiedzcie mi. Czy ja mogę być już bardziej dosadny w mówieniu, żeby te pociągi nie jeździły na te same stacje? Każdy ma swój tor. I czemu każdy nie może jeździć swoim kurde torem? Tak to jest zaprojektowane, żeby każdy się tutaj mieścił. No. Teraz każdy będzie jeździł swoim torem. Tu, by the way, chyba powinniśmy zrobić dłuższy ten pociąg. No nic, w każdym razie chcieliśmy łysk. Aha, tak, łysek jest już wymieniony na ten zrujnowany pociąg. Co byśmy teraz chcieli? Jezu, możemy oddać pieniądze w końcu tym kapitalistom przebrzydłym. Oddajmy wszystko od razu, żeby już być bez długu. Uff, nice. Zobaczmy, jak nasz pociąg, ten sobie tutaj daje radę, ty sobie dajesz radę, rozładowujemy ruch tutaj. Czy też load. 300 poczty, 300 pasażerów. Ja musimy stąd zrobić drugi pociąg. Bam! Ale zarobiliśmy hajsu. Nice. Gdzie byśmy chcieli zrobić ten pociąg i czy jeszcze zdążymy to zrobić? Chyba zdążymy. Tutaj totalnie dajemy sobie radę. Skarżysko Kamienna w ogóle nie ma tak dużo pasażerów. Tutaj poczta niestety troszeczkę nie daje rady. Patrzę, gdzie moglibyśmy jeszcze zrobić stąd ewentualnie, ale to jest takie malutkie miasteczko. Do Radomia, o! Radom, malutkie nowe miasto powstało. Tu jest Krosno, proszę bardzo, wspaniałe te. Strasznie lubię szklanki z Krosna, także będzie Krosno. Mam kufel z Krosna. Został mi przywieziony w prezencie kufel z Krosna i bardzo go lubię. Zbudujemy sobie poczekalnię. I teraz tak. A, tutaj troszeczkę górek mamy nawet, także fajnie. Zróbmy stację w ten sposób. No i niestety stąd musi być wyjazd. Teraz tak, pojedziemy sobie tędy. Tunel. Czy możemy tunel zrobić? Do góry.
i totalnie chciał tunel zrobić. Bam! Drogi, ale pewnie najbardziej nam się opłacało po prostu zrównać z ziemią tę górę, ale zobaczcie na to, na jaki super tunel zrobiliśmy. Mamy tunel. Czyli co, teraz dalej czy jedziemy prosto, czy... Chciałbym, żeby one były jak najbardziej... jak najmniej pod kątem, a jak najbardziej proste. To trochę zwiększa trasę, ale nie wiem, jakoś tak wolę, żeby było. Może być tak, jest okej. Postawmy sygnały, już teraz ręcznie postawię, żebym nie musiał co wszystkich zmieniać, bo to był jakiś absurd. Zrobimy tak, to zrobimy tak przed wjazdem na stację. Przydałby nam się jeszcze coś takiego. Pyk, lokomotywy, wagony. Lokomotywy kupmy, to. Trasa najpierw tu jedziesz, potem pojedziesz do Krosna. Niestety w Krośnie poczty nie ma, to jest jedyny problem. Tak czy inaczej chcieliśmy dwie drugie klasy i raz, dwa, trzy pocztowe. O, i niech taki pociąg jedzie. To jest chyba taki sam, zresztą jak tamten. Jak drugi, który tutaj jeździ. Który jest taki nasz największy hub? Aha, chciałem, dopóki mamy hajs i żetony, chciałem jeszcze zbudować ulepszenie tutaj. Czyli ulepszenia i rampę, żeby szybciej ładować. Ładowność i prędkość ładowania się zwiększa. Czyli generalnie dwie bardzo opłacalne rzeczy dla nas. Pyk. Bistro nie, magazyn nie. Magazyn w sumie? To ładowność by tylko zwiększało. Magazyn rudy. Wieża kontrolna to też by było spoko. Poczekalnia. Ciężki wybór. Niesamowite. Trudno uwierzyć, że przewóz tylu osób, bla, bla, bla. Udało się. Nice. Teraz chcielibyśmy jeszcze ostatnią rzecz, ja chciał na dzisiaj zrobić, bo Jezu, jak tutaj po prostu kasa nie nadąża z wydawaniem dźwięków. Chciałbym ulepszenie i tutaj zbudować bistro dla naszych pasażerów. Te jakieś domki się już nie łapią w naszą strefę. Budujmy bistro. I jeszcze zbudujemy im tutaj ulicę. O. Rozwijajcie się w naszą stronę. Chcecie przecież podróżować moimi liniami pociągowymi. No, dobra. Słuchajcie, skończmy sobie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.